Czowanie bagażnika miałem pierwotnie zrobić z takich elementów. No ale cóż, poobcinałem. Okazały się za krótkie. Więc bagażnik stary, który miałem zwrócić, niestety musiałem poszatkować, poobcinać tu końcówki, żeby to zaadoptować do tego bagażnika. No i musiałem to pozaplaszczać, powiercić na wymiar. No i tak to mniej więcej wygląda, ale będzie pasowało, a to jest najważniejsze. Bagażnik już mam ogarnięty. Już, dobre 2 godziny mi to zajęło. No ale już wszystko gra. O, tu jest nowe gniazdko założone do ładowarki. Tak wygląda to od czoła. Tu są wypuszczone 2 przewody plus minus z akumulatora. Poziom naładowania widać? Widać do pełna. No i tak to wygląda. Tu jest ten element, który wcześniej malowałem, przykręcony na śruby solidnie. No i tu jest element z jednej i z drugiej strony dołączenia bagażnika tutaj z tą częścią. Całość bardzo solidnie się trzyma. Teraz muszę zamontować takie oto coś. I to jest pudełko, w którym będzie zainstalowany kontroler. I myślę zamontować to w tym miejscu, mniej więcej tak, o. Także tu będzie tak bagażnik i tu będzie kontroler. Z kontrolera już będą pod ramą szły przewody do hamulca, do czujnika hamulca, tutaj do czujnika pas, do wyświetlacza, do tych wszystkich spraw. Ale najpierw muszę usunąć tą paskudną nalepkę. No i chyba do tego użyję opalarki. Pudełeczko na kontroler mam już zainstalowane. No to teraz czas założyć czujnik pas. Najpierw takie kółko i coś takiego. O, tak to wygląda. Za ogrodzeniem stoi mój Peugeotik. I takie pytanie miałem już chyba ze 3 czy 4 razy. Artur, dlaczego ty kupujesz czerwone auta? No ja myślałem, że to jest oczywista sprawa, bo poprzednie auto Toyota Yaris też była czerwona, że to jest sprawa oczywista. Jeżeli kupujemy białe auto, to znaczy, że to auto jest luksusowe, a jak czerwone, to że jest szybkie. No i następna sprawa tu przy rowerze. Muszę zdjąć osłonę całą tą na łańcuch, na zębatkę. Chciałem pierwotnie z drugiej strony zamontować, ale jednak nie da rady. Muszę to wszystko zdemontować i zakładać z prawej strony. Kurwa mać!
Elektrycznie mam wszystko połączone, no trochę tak prowizorycznie, ale to wszystko później sobie uporządkuję. I tak, teraz tutaj, zanim poprzyczepiam w ogóle kable, to najpierw trzeba to wszystko sprawdzić, czy to funkcjonuje, bo bez sensu by było wszystkie kable poprzyczepiać na trytytki, tam zamocować, później się okaże, że coś jest nie tak. Więc na razie to wszystko wisi. Tutaj manetka, tu wyświetlacz. Brak mi jeszcze klamki hamulcowej z czujnikiem wyłączania napędu. Pierwotnie myślałem, że to jest zintegrowane, ta część, czyli przerzutka razem z klamką, a okazuje się, że bez problemu. No kurczę, no wiadomo, nagrywam, to się kosiarka włącza albo pies szczeka. Zamówiłem już, 59 zł chyba kosztowało, także klamkę z czujnikiem od razu wymienię. Ale żeby sprawdzić, czy w ogóle rower funkcjonuje, to akurat to nie jest mi potrzebne i niezbędne. Także wszystko co jest niezbędne, żeby go uruchomić, mam już zainstalowane. No później wiadomo, muszę te osłony pozakładać, wszystko poskręcać, poprzyczepiać. No ale co, sprawdzimy, jak to działa. Czyli tak, mamy tu wyświetlacz. Uruchamia się go tak, to jest taki zwykły, podstawowy. Tu nie ma żadnych mecyi. Zaraz, kurczę, ręki mi tu brakuje. Dobra, tutaj naciskamy na ten guziczek. Zapalają się cztery diody sygnalizujące nam poziom baterii. Tu mamy stopnie wspomagania, tu jest światło. No i tutaj mamy pierwszy, drugi na trzeci stopień wspomagania. No i uruchomimy manetkę. Popatrzymy na kółeczko, czy się będzie kręcić, i na manetkę. W tą? Nie, w drugą. O, i pięknie kręci. Co ta ostrość taka bleka? Aha, bo mam za blisko manetkę. O, teraz łapię na manetkę. Teraz na kółko. O, tak, w każdym razie pracuję na manetce. No teraz faktycznie by się przydał hamulec, bo bym sobie nacisnął. No jest mechaniczny, ale jest linka poluźniona. Po puszczeniu manetki i tak napęd przestaje działać. Dobra, zrobimy tak, ręcznie. Dobra, stoi. No i tu jest ten czujnik pas, który montowałem. I sprawdzimy, jak to chodzi na czujniku pas. No i tak samo kręcimy korbą i nam wspomaga. W poprzednich dwóch damkach, jakie zrobiłem, to miałem taki kontroler 250 W. To mnie właśnie dziwi. Zastanawiająca sprawa. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, jest 250 W. Pisze jak byk. I jest 15. To jest takie trochę no, rozmazane, ale możecie mi wierzyć. Tu pisze 15 A. A tu mam już inny kontroler. Kurczę, z tej strony to nie bardzo widać. Tak obejdę. Tam mam po odizolowywane przewody, nie chcę zwarcia zrobić. I tu zwróćcie uwagę, no łap mi tu ostrość, o. Jest 24, 36, 48 V, 15 A, ale pod spodem pisze motor power i pisze 350 W. No dla mnie to jest jakaś niezrozumiała sprawa. Jeżeli mamy tyle samo wad i na jednym kontrolerze i na drugim kontrolerze, to coś mi tutaj nie halo, coś, jakiś przekręt. No ale już mam na tyle doświadczenia z tymi rowerami, że jak już wszystko podłączę i na rowerek wsiądę, to będę widział faktycznie, czy on ma te 250, czy ma 350. Raz z pomocy, a druga sprawa po prędkości. Więc na dziś to już wszystko kończę, muszę to wszystko pozbierać, ten bajzel, te kartony, resztka co mi została, bo zamówiłem, jak wcześniej już wspominałem, kolejną partię drewna. Już mi człowiek przywiózł 10 tych takich skrzyń, nie wiem, już tam nie będę wnikał, sześcienne, przestrzenne, czy jakie te metry, no 10 tych skrzyń. Dzisiejszego dnia mam przywieźć kolejne 5, no i później jeszcze 5, czyli będzie już 20. Pokażę może, jak to już wygląda w szopie. O, tak to wygląda w szopie. Tu mamy te 10 plus 2 razy jeszcze brałem raz niby 9 metrów, a z tych 9 to nawet chyba 3 nie było i później chyba, kurczę, nie chcę kłamać. No nie wiem, naprawdę. W każdym razie tak myślę, że tu już jest tak, no
około 15 metrów. Jeszcze będę miał 10-25, to powinno mi na zimę spokojnie starczyć. Po wczorajszej walce z kretem, tu pokazywałem ten nowy jego ten dołek, to już był wczoraj. Tu miałem pułapkę założoną, już ją wykopałem, oczywiście nic się nie złapało. A kret wykopał kolejną, tu już tak rozgrzebałem to trochę, kolejny kopiec. I tam była taka dziurka, na przeszpiegi sobie chyba wychodził. I tutaj ustaliłem kanał, którym chodzi, tunel. I łapkę założyłem w tym miejscu. No i teraz tylko czekać, aż się złapie. No myślę, że w końcu się uda. Kiedyś. Może. Cześć.